Siema fanowie, witam was w pierwszym takim filmie na moim kanale i w ogóle chyba w pierwszym moim takim filmie. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego może jakaś fajna seria, zobaczymy. Dzisiaj w topowej pionie przedstawię wam 5 horrorów, które uważam za godne polecenia. To jest taka moja subiektywna lista. Tutaj jakimi kryteriami się posługiwałem? No nie będę tutaj wymieniał takich mega klasyków jak, nie wiem, Obcy, Piątek 13 czy coś w tym stylu. Są to filmy, po pierwsze właśnie, to są dobre filmy. To są horrory, ale mają też ciekawą fabułę, ciekawy pomysł i ciekawą realizację. Do tego kierowałem się tym, żeby każdy był inny. Żeby to nie była, nie wiem, lista slasherów tylko, albo jakichś tandetnych filmów klasy B. Każdy z tych filmów wpłynął na mnie w jakiś sposób, albo wywołał na mnie, kiedy go oglądałem, jakieś emocje. Część może z nich znacie, może nie znacie, może znacie wszystkie. To nie jest istotne. Przedstawiam wam listę 5 horrorów, które moim zdaniem każdy fan tego gatunku powinien obejrzeć. Moja pierwsza propozycja dla was to Pozwól mi wejść. Pierwowzór powstał w Szwecji w 2008 roku i jak to ma się z dobrymi filmami europejskimi, ale nie tylko, doczekał się 2 lata później, w 2010 roku, remake'u amerykańskiego. I zazwyczaj jest tak, że remake'i, zwłaszcza te amerykańskie, są kiepskie w porównaniu do pierwowzoru. Tutaj o dziwo tak nie jest. Nie powiedziałbym, że wersja amerykańska jest lepsza lub gorsza, jest po prostu inna. Pierwowzór dla mnie jest w odbiorze bardziej surowy, surrealistyczny, brutalny. Za to remake rzuca nieco inne światło na tą historię. A historia jest mniej więcej o tym, że mamy 2 nastolatków. Jeden z nich to chłopiec, Lamus Przegryw, mało popularny, nielubiany ziomek. Ona wprowadza się do niego na osiedle, zaprzyjaźniają się. Jest nawet, powiedzmy, taki szczenięcy wątek romantyczny, że tak powiem. I cały szkopuł polega na tym, że ona jest wampirem. I to, co mnie urzekło w tym filmie, to właśnie relacja tych nastolatków. Wampiryzm tutaj nie jest przedstawiony w zmierzchu. Te wampiry nie są, nie wiem, wymuskane, świecące i piękne. Nie są też demoniczne, jak na przykład w Underworldzie. Po prostu wampiryzm tutaj to klątwa, z którą musi sobie radzić dziewczynka i teraz też ten chłopiec. I jak oni sobie z tym radzą, to już obejrzyjcie sami. Ja naprawdę polecam obie wersje. Zacznijcie od pierwowzoru, później remake. To naprawdę dobre i oryginalne kino. Drugą propozycją jest Martyrs, Skazani na strach. Tutaj też mamy do czynienia z remake'ami, chyba nawet 2, ale polecam tylko wersję francuską, nagraną w 2008 roku. Niektórzy porównują ten film nawet do serbskiego filmu, co dla mnie jest bzdurą. Wywoływał on oczywiście kontrowersje, ma wielu przeciwników. Dla mnie, oprócz tego, że jest świetnym horrorem, to jest po prostu bardzo fajnym i dobrym filmem. Mamy sceny gore, mamy klasyczne jumpscary, ale mamy to właśnie te takie czynniki, które składają się na dobry horror, oplecione naprawdę ciekawą fabułą z interesującym i nieco zaskakującym finałem. Oglądałem go bardzo dawno temu, lubię do niego wracać, potrafi obrzydzić, przestraszyć, ale co najważniejsze, po seansie potrafi zmusić do refleksji i po prostu człowiek zastanawia się, nie? Czy co właśnie obejrzał i czy to w ogóle możliwe? Zresztą nie będę spoilerował, przekonajcie się sami. I trzecia propozycja, chyba najbardziej popularna z listy, czyli Paranormal Activity, część pierwsza. Tych części jest chyba 7, tak, jest 7 części. One się okazało, że są jakoś tam powiązane ze sobą. Ja nie oglądałem wszystkich, ale pamiętam pierwszą część, która zrobiła furorę swoim minimalizmem, ciekawym podejściem do tematu. I ogólnie ten film polecam obejrzeć sobie albo samemu, albo z drugą swoją połówką, ale koniecznie przy maksymalnie pogaszonych światłach w domu i kompletnej ciszy, żeby po prostu wydźwięk tego filmu, a zwłaszcza po seansie, kiedy leżycie sobie w pustym domu, oddziaływał na was jeszcze bardziej. Historia ciekawa, oglądałem chyba do 4 części, ale no to zrobili z tego tasiemiec. Może ktoś lubi tą serię, ja całej nie obejrzałem, ale pierwsza część, pamiętam, że była reklamowana hasła w stylu ludzie uciekali z kin, czy coś w tym stylu. No nie pierwszy raz w sumie tak reklamowali horror, ale ten film przy odpowiednich warunkach potrafi naprawdę umilić wieczór.
Sorry, wariacie, że przeszkadzam, ale to czas na krótką reklamę. Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich live'ów, które prowadziłem na tym kanale, a jest ich kilkadziesiąt, jeżeli chcesz dołączyć do najlepszej społeczności na YouTubie, która się wspiera, komunikuje ze sobą, jest bardzo aktywna, jeżeli chcesz otrzymać dostęp do materiałów ukrytych na moim kanale, to kliknij wesprzyj kanał. Za jedyne 14,99 będziesz miał dostęp do tego wszystkiego. Dostaniesz też dostęp do ukrytego Discorda oraz do lepszego kontaktu ze mną, ze wspaniałą społecznością i będziesz dostawał content ekskluzywny, który widzą tylko wspierający. Dzięki. Przedostatnia propozycja, która z pozoru klimatem może nawiązywać trochę do Paranormal Activity, ale tylko z pozoru, jest to Blair Witch Project, rok 99. Kiedy pierwszy raz obejrzałem ten film na VHS-ie, miałem jakieś 10 lat i pamiętam, że wrył mi się mocno w głowę, bo pamiętam to nawet do dziś. To były czasy, kiedy w Polsce nie były jeszcze w domu popularne komputery, a co dopiero internet, a marketing tego filmu polegał na tym, twórcy opierali to jakoby na prawdziwej historii, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Sami aktorzy byli przekonani, że to wydarzyło się naprawdę. W jakimś tam miasteczku nawet były rozwieszane plakaty o zaginięciach. I z takim vibe'em ten film dotarł do Polski, przynajmniej do mnie, kiedy ja go oglądałem. Właśnie z takim przekonaniem, że wszystko, co jest tutaj nakręcone, wydarzyło się naprawdę. Ujęcia amatorskie, amatorską kamerą, niczym spod ręki EG Studio, wszystko się trzęsie, jest niewyraźne. Ten film nie straszy, ten film zaszczepia w nas lęk. Oglądamy go i się zastanawiamy, czy to, na co patrzymy, jest właśnie tym, co widzimy. Trójka studentów wyrusza do lasu z kamerą, aby nagrać dokument o lokalnej wiedźmie, która zabija dzieci. I czy to wszystko wydarzyło się naprawdę, czy też nie, to już musicie sprawdzić sami. Polecam oglądać w podobnych warunkach jak Paranormal Activity. Ostatni film na dzisiaj, W paszczy szaleństwa, 1994 rok, czyli rok mojego urodzenia. John Carpenter, mistrz w swoim fachu, w dziele, które mocno trąci powieściami Lovecrafta, klimatem Lovecrafta, który, umówmy się, nie miał szczęścia do ekranizacji swoich dzieł sztuki, które są wybitne moim zdaniem, bo bardzo lubię Lovecrafta, ale filmy bazujące na jego twórczości, no, lepiej przemilczeć. No, co tutaj mamy? Tutaj mamy ciekawą historię. Ten suspens cały, który towarzyszy nam podczas oglądania tego filmu, jest dość nieoczywisty. Są tutaj plot twisty. Jest to leciwy już film, ma swoje lata, więc młodsze pokolenie może nie doceniać, powiedzmy, niektórych tutaj zabiegów stylistycznych w tym filmie. Mimo to polecam, bo dla mnie jest to jeden z klasyków gatunku na przykład. W dużym skrócie polega to na tym, że pewien agent ubezpieczeniowy, aby odnaleźć pewnego pisarza, zagłębia się w jego dzieła, czyta jego książki i przy okazji, że zagłębia się w jego dzieła, to pogrąża się też w szaleństwie. Naprawdę polecam sobie odświeżyć, jeżeli ktoś oglądał już, albo jeżeli nie oglądał, to tym bardziej polecam obejrzeć. No dobra, przebrnęliśmy przez topową pionę moich polecanych horrorów, bo tak jak mówię, to nie są ulubione filmy, najbardziej straszne, popularne, cokolwiek. To jest lista, moja subiektywna lista filmów, które uważam, że każdy fan horroru powinien obejrzeć. Jeżeli spodobał Ci się ten film, jeżeli chcesz więcej takich filmów, to klasycznie zostaw łapę w górę, subskrypcję, komentarz. Dopiero zaczynam rozwijać swój kanał i kręcić takie filmy, więc serio, każda opinia będzie dla mnie ważna i każdą sobie wezmę do serca. Napiszcie też w komentarzu, czy oglądaliście te filmy, co o nich sądzicie, albo dajcie swoje polecajki w komentarzach, żeby mógł z nich skorzystać ja i inni. Na razie to tyle. Na razie. Chyba.